3 września, Agnieszka Wolicka, dzień dobry, czas na serwis Meteo. W tym serwisie Meteo sprawdzimy prognozę na najbliższe godziny dla Poznania, a potem nieco szerzej zajrzymy na mapę Polski. Trzeba przyzwyczaić się do tych pochmurnych i deszczowych dni, one jeszcze z nami pozostaną na dłużej. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową na najbliższe godziny, to w nocy 14 stopni, więc noc nieco cieplejsza niż ta dzisiejsza, ale duże zachmurzenie utrzymuje się w Poznaniu i ono również w ciągu dnia. W ciągu dnia 22 stopnie maksymalnie na naszych termometrach. Barometry wahają się w okolicy 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z zachodu. Spójrzmy na szczegóły tego jutrzejszego dnia. Wydawałoby się, że niebo pochmurne i już bez deszczu, ale jednak ten deszcz pojawi się przed południem. W godzinach przedpołudniowych temperatura sięgnie do 15 stopni Celsjusza, później 18 i cały czas opady deszczu właśnie w tej pierwszej części dnia. Po południu więcej chmur, ale bez opadów, a więc aura bardzo podobna do tej dzisiejszej. Temperatura maksymalna 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Potem oczywiście wieczór chłodny z temperaturą 16 stopni powyżej zera. Taki będzie piątek w Poznaniu, a jak będzie wyglądał piątek w całej Polsce? Bardzo podobnie. Pochmurne niebo w przeważającej części Polski, rozpogodzenia i przejaśnienia tylko gdzieniegdzie na południu naszego kraju, a temperatura wszędzie bardzo podobna, między 19 a 22 stopnie Celsjusza w tym najcieplejszym momencie doby. Niestety coraz częściej odczuwamy te bardzo chłodne poranki i chłodne wieczory, a te temperatury w ciągu dnia nie wzrastają powyżej 20 stopni Celsjusza i taki też będzie w Poznaniu najbliższy tydzień. O tym wszystkim oczywiście w kolejnych pełnych odsłonach serwisu Meteo. Za to spotkanie serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.